zdrowia, szczególnie dla tych, którzy idą na emeryturę w wieku 42 lat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, we Francji mają problem. Mają problem emerytalny, no tak samo mają problem w Polsce też emerytalny. No i w Ameryce też mają problem emerytalny. Okazuje się, że plan emerytalny państwowy, no to jest taka piramidka, można powiedzieć, sukcesu w Ameryce 100 lat temu, czy tam 80 lat temu, kiedy zaczynali wprowadzać to. To 30 osób pracowało na jednego otrzymującego. 50 lat temu pracowało z 20 na jednego niepracującego czy otrzymującego świadczenia. No a teraz pracuje chyba 4 na jednego otrzymującego. Także to wszystko jest coraz gorsze i w pewnym momencie musi tąpnąć. No i we Francji zaczął się problem z wiekiem emerytalnym. Ogólny taki powinien być 62 lata. Znaczy Macron chce wprowadzić uniwersalny, czy to dla tancerzy z baletu, czy dla kolejarzy, czy dla pielęgniarek, lekarzy i tak dalej, dla wszystkich ma być 62 lata, niezależnie od wykonywanej pracy. No oczywiście to powoduje pewne niesnaski, no bo pewne grupy są uprzywilejowane. No i 600 tysięcy ludzi, kolejarzy powiedzmy, wyszło na ulicę, przy okazji pociągnęli za sobą nauczycieli, pociągnęli za sobą teatry, opery i tak dalej, no bo to jest ta budżetówka, która żyje z tego. No, były to największe strajki od dziesiątek lat. No i te wszystkie związki zawodowe mają nadzieję, że osiągną to, co było w 1995 roku, kiedy to Jacques Chirac uległ naciskom poprzez strajki, że nie będzie reformował emerytur. Jak w Ameryce działają emerytury? No w Ameryce, no to jak się pracuje, no to trzeba odłożyć 7,5% ze swojej pensji, no i pracodawca dokłada drugie 7,5%, czyli w zasadzie 15% jest odkładane na emeryturę. Do tego też zabierają tam 2-3% na składki ubezpieczeniowe w wieku emerytalnym. No tyle tylko, że te ubezpieczenie medyczne nie jest takie super. Także jak się dochodzi do wieku emerytalnego, no to trzeba sobie tam dokupić za 100-150 dolarów, 200 dolarów dodatkowe ubezpieczenia, które rozszerza te podstawowe ubezpieczenie. No ale zakładając, że jest 15% i 2%. Jest limit pensji zabieranych na te ubezpieczenie społeczne, no bo to jest ubezpieczenie, powiedzmy, państwowe społeczne, czyli takie niedobrowolne, no to oni zakładają, że jeżeli ktoś już zarabia więcej niż 100 tysięcy, no to w zasadzie nie powinien, no to nie... To jest na tyle bogaty, czy na tyle zarabia, że może sobie zainwestować gdzieś, czy odłożyć prywatnie, że nie musi być na tym państwowym, w tym państwowym systemie. Także jest ta granica zabierania. Czyli 15%, no to na każdy rok emerytury, można powiedzieć, trzeba pracować 6,5 roku. Czyli jak ktoś przepracuje 30 lat, no to miałbyś 100% tej swojej emerytury przez 5 lat, tak? No ale jeżeli miałby 50% tej emerytury, no to byłoby 10 lat, a jeżeli by miał, powiedzmy, 40%, no to powiedzmy by było tam 14 lat, czy tam 12, no ile tam wychodzi. Także to są takie sumy. No oczywiście, że trzeba wziąć pod uwagę inflację, trzeba wziąć pod uwagę te podnoszenie tych emerytur i tak dalej, i tak dalej. Legalnie w Ameryce nie zaczną nawet z kimś rozmawiać, jeżeli ktoś nie ma udokumentowanych 40 kwartałów, czyli 10 lat. Meksyk ma umowę z Ameryką, że Meksykanie, którzy pracowali w Ameryce, mogą mieć 20 kwartałów, czyli 5 lat pracy, no i wtedy mogą dostawać tą emeryturę. Oni są akurat w jakiejś najlepszej pozycji, jakoś sobie to wypracowali. Nie wiem ile, co Polacy wypracowali, czy mogą mieć tylko 5 lat, no ale jeżeli ktoś pracuje 20, 30, 40 lat, no to może się spodziewać mniej więcej
No w zależności ile zarabiał, tak? No bo to wszystko jest od tych zarobków. Ale chyba najwyższa stawka to na dzień dzisiejszy to chyba nie jest większa niż tam 2600 czy 2700. No tyle tylko że trzeba było zarabiać te maksymalne zarobki przez te wszystkie lata. No ale i tak jest tam 2600 najwięcej. Wiek emerytalny to jest 62 lata. 80% można wsiąść na wczesną emeryturę, a później 66-67 no to jest 100% tej emerytury. No wiadomo, że jeżeli ktoś pójdzie 5 lat wcześniej, no to ma 60 pensji, nie pensji, ma tej emerytury 60 razy już w tym momencie po 80%, tak? Także to się wszystko jakoś tak składa, no i wtedy nie wiadomo, kiedy brać, no bo jeżeli ktoś ma geny takie, że jednak nie przeżyje długo na emeryturze, no to lepiej wziąć tą wczesną emeryturę niż w ogóle. No i we Francji jest wielki bałagan. 600 tysięcy protestuje, policja przychodzi, leje ich tam wodą i rzuca te gazy łzawiące. No i znowu przed Bożym Narodzeniem. To nie wiadomo, dlaczego rząd takie rzeczy ogłasza, powiedzmy, przed Bożym Narodzeniem. No przecież sklepy chciałyby zarobić, Champs-Élysées jest pozamykane, kawiarnie są zamykane, wszystko jest zamykane, szkoły są zamykane, no i ludzie sprzedają dużo mniej niż mogli. 30-40% są mniejsze obroty. Najciekawsze jest to, że facet, który zorganizował, czy zrobił ten plan że to będzie takie standardowe, uniwersalne, jednakowe emerytura, no to wywalili go na pysk, bo się okazało, że pracuje w budżetówce w państwowej robocie, no a przy okazji ma jeszcze prywatną robotę, tak? Także szukają na niego zamiennika. Ciekawa sprawa, najciekawsza sprawa, no to jest w balecie właśnie. W balecie 42 lata, no to te baleriny i tancerze w wieku 42 lat mogli przechodzić na emeryturę. No, te wszystkie benefity dla baletu, no to mają tradycję już kilkusetletnią. Louis XIV, król Słońca, on sam tam tańczył, w wieku 32 lat zrezygnował z tańczenia, ale był królem przez 44 lata potem. On założył tą operę, tę szkołę tańca, no i to się zamieniło w tą no ogólnie rzecz biorąc balet i opera są połączone, no i ale od Króla Słońce to się zaczęło, no i młodo, czyli 42 lata mogą przechodzić na emeryturę, no i wyszli na ulicę, dlatego mówią, że oni przychodzą tańczyć w wieku 12 lat bardzo często, no bo to tam jest jednak ta selekcja jest nieprawdopodobna, przypuszczalnie na te jedno miejsce to jest 20 czy 50 czy 100 osób, później z tych 100 osób to przechodzi 10 czy ileś, no i później na koniec znowu przechodzi 5 czy 3. No i tymi te solówki, ci soloiści, czy pojedynczy tancerze, no to jest, można policzyć na palcach jednej ręki. No ale oni mają właśnie w ramach tej budżetówki wyszli na ulicę i nie biorą udziału w przedstawienia zostaje skasowane, no to też jest dziadostwo, no bo można powiedzieć, że bilety są ciężko drogie, nie wszyscy na nie mogą sobie pozwolić, no na pewno lud pracujący miast i wsi w sobie nie pozwala, sprzedają te pieniądze, te bilety za wielkie pieniądze, no i strajkują, dużo ludzi na pewno się wściekło, no ale co można zrobić, artyści, tak? Także te 42 różne systemy, włączając w to ludzi z baletu. No jeżeli taki tancerz grupowy, to mówią czy piszą, że zarabia powiedzmy 2500 euro, czyli powiedzmy 2800 dolarów na miesiąc, a na tą emeryturę by dostawał
1000, no to jeżeli by dostawał 1000, no to jest powiedzmy 40%, no ale w wieku 42 lat, no i by powiedzmy, nie wiadomo jaka jest średnia życia we Francji, no ale powiedzmy 80, jeżeli by żył następne 42 lata, no to miałby, w zasadzie miałby za każdy miesiąc przepracowany, miałby mieć 40% emerytury. No to są spore pieniądze, dlatego te wszystkie plany emerytalne, no to nie powinny brać pod uwagę wieku, nie powinni brać pod uwagę wieku, tylko ilu ludzi, powiedzmy, dożywa, ile osób dożywa do tego wieku, no bo jeżeli się okazuje, że tam spora część po prostu nigdy nie dożywa albo pobiera 10, czy 15, czy 20% z tego, co wpłaciła, no to tu powinien być, to powinno być rozwiązane, bo te wszystkie walki i rozmowy, jaki jest wiek, no to nie powinien mieć żadnego znaczenia, bo wypłaty czy emerytury powinny być proporcjonalne do tego, co się wpłaca, a długość i wysokość, no to powinna być określana na zasadzie tego, co człowiek włożył, bo jeżeli właśnie włożył mniej niż otrzymuje, dlatego w Ameryce było 80 osób na osobę, później 60 na osobę, później 40 na osobę, 20 osobę, no a później jedna osoba pracuje na jedną osobę, także to jest po prostu oszukańcza, jedna wielka oszukańcza piramidka, no bo jest kompletnie, nie ma arytmetyki ani logiki w tym wszystkim. No, ci w balecie tłumaczą, że oni muszą mieć kolana wymieniane, że ich bolą stawy, że oni są powyginani i tak dalej. No ale praca. Przecież tam mogliby przejść czy zostać garderobianami, pracować w garderobie, czy tam ustawiać scenę i tak dalej, i tak dalej. Ale